Cześć! Dzisiaj nie będzie tematu związanego z seksem, będzie za to o byciu załzą, bo się wkurzyłam. Pod koniec sierpnia wrzuciłam na Face'a i na Instagram zdjęcie swojego uda z rozstępami. No i dostałam całą masę pozytywnych wiadomości od dziewczyn, które rozumieją, które też siebie akceptują albo uczą się siebie akceptować. Dużo dziewczyn mi dziękowało i to wszystko było naprawdę super. No i dostałam też trochę wiadomości prywatnych, w tym jedną wiadomość, którą zaraz Wam przeczytam. Oczywiście wiadomość anonimową. Jakbym miała takie rozstępy jak Ty, to też bym pokazywała, wielka mi rzecz. Jak urodzisz dziecko i będziesz miała rozstępy, to wtedy pokaż swoje zdjęcie i pogadamy. A nie parę kresek na udzie i napieprzasz o kompleksach. Co Ty wiesz o kompleksach, dziewczynko, która zamiast pracować uśmiechasz się jak idiotka przed kamerą i gadasz jakieś farmazony? Jak bardzo trzeba mieć nasrane we łbie, żeby mówić, że masturbacja jest dobra? Ciekawe, czy jak twój facet będzie się masturbował, to też będziesz tak myśleć. Albo twoje dziecko, choć mam nadzieję, że nigdy takiego mieć nie będziesz, bo nie zasługujesz. Jesteś jebnięta, żegnam. No i się wkurzyłam. Ale nie wkurzyłam się tym, że mnie ktoś obraża, chociaż to też mnie zawsze zastanawia, no bo przecież nic nikomu nie robię i nikogo nie zmuszam do tego, żeby mnie oglądał albo śledził gdzieś tam na innych moich profilach. Wkurzyłam się tym, że w ogóle ktoś może mieć takie podejście, że może tak myśleć, że powie komuś, że hej, ja mam większe kompleksy, więc ty nie masz prawa mieć kompleksów. I myśli, że co, że ta osoba stwierdzi, okej, sorry, dobra, to ja nie będę mieć kompleksów. To jest tak jakby powiedzieć komuś, nie wiem, kto ma depresję, że hej, ty nie możesz mieć depresji, bo ty masz męża i ty masz mieszkanie i ciebie ludzie oglądają na YouTubie, a ja nie mam pracy i zostawił mnie facet i ja mam gorzej, więc ja mam większe prawo do tego, żeby mieć depresję. No to tak nie działa. Gdybym w ogóle dostała takiego maila 10 lat temu, to na pewno bym się popłakała i czułabym się winna w ogóle temu, że żyję i pewnie bym przepraszała cały świat za to. Odnoszę takie wrażenie, że w dzisiejszych czasach cierpimy na taki totalny brak empatii i zastanawiam się właśnie, skąd to się bierze. Czy naprawdę myślimy, że możemy napisać cokolwiek i że tak naprawdę nikogo tym nie skrzywdzimy? Czy chodzi o to, że po prostu siedzimy za zasłoną komputera i wydaje nam się przez to, że jesteśmy anonimowi? Jak przeglądam czasem Face'a, to jestem przerażona tymi komentarzami i zwłaszcza komentarzami kobiet w stosunku do innych kobiet. Nie szukać daleko. Ostatnia sytuacja z gwałtem na kobiecie w Łodzi, która niestety umarła. Pod każdym artykułem, który był na ten temat, było mnóstwo komentarzy kobiet w stylu sama jest sobie winna, zasłużyła na to, a myślała, że co innego dostanie. No, tak nie jest, kurczę, ona jest ofiarą i ona nie jest niczemu winna. Być może była naiwna, być może pomyślała, że ludzie z natury są dobrzy i ja też tak uważam, ale nie jest niczemu winna. Winni są ci ludzie, którzy ją tam przetrzymywali, którzy ją katowali i którzy ją gwałcili. Ofiara nigdy nie jest winna, zapamiętajcie to sobie. Idąc dalej, spędzając na fejsie kilkanaście minut przed tym nagraniem, przeczesując jakieś zdjęcia, znalazłam takie komentarze. Spasłaś się jak świnia, jesteś obleśna. To nie jest kobiece, to jest sam tłuszcz. Byłoby spoko, ale gdybyś ważyła jakieś 40 kg mniej. Ja rozumiem, że siebie akceptujesz, ale to jest niezdrowe i nie powinnaś pokazywać swoich zdjęć i zachęcać innych do tycia. Przestań tyle żreć. Rusz swoją leniwą dupę, a nie wmawiaj innym, że siebie akceptujesz tłusta krowo. Wszystko napisane przez kobiety pod zdjęciami innych kobiet, z ich publicznych profili, na których niejednokrotnie są z dziećmi. A gdybyś tak kurde zastanowić, co poczuje osoba, której piszemy coś takiego, a gdyby ona stała przed nami, otoczona grupą ludzi, z których każda osoba rzucałaby w nią takimi wyzwiskami, no, czy któraś z nas chciałaby usłyszeć albo przeczytać na swój temat coś takiego? Myślę, że nie. Już pomijam to, że nadwaga czy otyłość nie zawsze są wynikiem lenistwa, bo mogą być wynikiem choroby, przyjmowanych leków, zupełnie innych czynników. Swoją drogą, nawet jeżeli jest to wynikiem lenistwa, to jest to sprawa tej osoby, a nie nasza i ona na pewno wie, jak wygląda i nie musimy jej takich rzeczy pisać. Dużo się teraz mówi o akceptacji samej siebie i mam wrażenie, że wiele osób odbiera to jako usprawiedliwianie lenistwa, co jest po prostu totalną głupotą. Bo akceptacja samej siebie, chociażby w moim przypadku, sprawiła, że ja dopiero wtedy byłam w stanie cokolwiek ze sobą zrobić. Czyli najpierw musiałam zaakceptować siebie taką, jaka jestem w tym momencie, żeby móc cokolwiek zmienić. I mam wrażenie, że obrażamy dzisiaj totalnie wszystko. To, jak wyglądamy, czy jesteśmy grube, czy jesteśmy chude, czy mamy za duże cycki, za małe cycki, wystającą dupę, obwisłą dupę.
to gdzie pracujemy, jak wychowujemy dzieci, jak spędzamy czas, po prostu wszystko. Nawet jeżeli ktoś napisze, że nie ma kompleksów, to ktoś ci zaraz odpowie, że kłamiesz, albo że będziesz miała, poczekaj, aż będziesz po 30, jak cię mąż zostawił, urodzisz dziecko, ktoś ci nasra pod poduszkę, no cokolwiek po prostu. Powód zawsze się znajdzie. Czy nie lepiej zapytać taką osobę, jak to się stało, że nie ma kompleksów, żeby się na przykład nią zainspirować i wprowadzić to do siebie. I to nie jest tak, że ja jestem święta, nie? Bo ja też czasem oglądam jakieś rzeczy, czytam i po prostu w głowie mi się kotuje, ale nigdy nie zdarzyło mi się napisać chamskiego komentarza w internecie, bo jeżeli coś mi się nie podoba, coś mnie wkurza, to ja to po prostu wyłączam i naprawdę szkoda mi mojego własnego czasu na to. Na wdawanie się w dyskusję i na obrażanie kogoś. Nie musimy wyrażać swojego zdania na każdy temat, ale jeżeli już naprawdę chcemy je wyrazić, bo przecież nie musimy się ze sobą zgadzać, bo jesteśmy inni, mamy inne poglądy, inne cele w życiu i to jest spoko, to używajmy argumentów, odnośmy się do argumentów, a nie uderzajmy w konkretną osobę i nie obrażajmy jej, bo nie na tym polega dyskusja. Nie musimy się zgadzać ze swoimi poglądami, ale szanujmy się jako ludzie. I mam wrażenie, że nikt tak nie dosra drugiej kobiecie jak inna kobieta. I cholera, przestańmy być dla siebie takimi zołzami i zacznijmy się traktować tak, jakbyśmy same chciały być traktowane. Wyrzuciłam to z siebie. I ktoś może powiedzieć, że spoko, że taki jest internet i że nic z tym nie zrobimy, ale nie musimy się na to godzić. Ja się na przykład na to nie godzę. Nie godzę się na to, żeby mnie ktoś obrażał na moim kanale, czy gdzieś tam na moim Facebooku, czy Instagramie. I tak samo nie godzę się, żeby obrażał inne osoby. I tak samo wy nie musicie się na to godzić. I dajcie znać, co myślicie. Czy macie jakieś swoje przemyślenia na ten temat, czy uważacie, że jestem naiwna i za bardzo wierzę w ludzi. Trzymajcie się. Na razie, pa, pa.